Cześć, jestem Klaudia Tokaną, no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Rzymianie liczyli lata. Od założenia Rzymu, co według obliczeń starożytnych miało miejsce w roku 753 przed naszą erą, tak obliczone daty opatrywane były skrótem AUC, od łacińskich słów ab urbe condita, czyli od założenia miasta. Podpunkt A. Historycy przyjmują, że Cesarstwo Rzymskie upadło w 476 roku naszej ery. Zapisz w systemie rzymskim, który to był rok od założenia Rzymu. Ok, no to przede wszystkim musimy to policzyć tak, że bierzemy sobie 753 rok. To jest przed naszą erą. To jakbyśmy sobie tutaj wzięli oś liczbową, tu jest 0, jest 753 przed naszą erą i mamy z tej strony 476 rok naszej ery, to do zera i tutaj my to do siebie musimy dodać. Ok, i mamy tak, plus 476 i kolejna uwaga. Musimy tutaj odjąć 1, gdyż nie mamy roku zerowego. Przeskakujemy od razu na pierwszy rok naszej ery. Nie ma zerowy rok naszej ery, co nie? Albo zerowy rok przed naszą erą. Dlatego odejmujemy tą 1. I po dodaniu tego mamy 1229 rok minus tą 1, no to to jest 1228. No i teraz lecimy. MK, 200 to CC, 20 XX, no i 8, hop. To teraz tutaj. Zapisz w systemie rzymskim, którym rokiem od założenia Rzymu jest obecny rok. No to zaczynamy. Mamy 2000, a przynajmniej rok, w którym ja to nagrywam, 2022. Plus, to jest ta sama akcja, tylko że mamy znacznie dalej. 753 odjąć 1. Dodajemy to sobie i mamy 2775 minus 1. I otrzymujemy 2774. No to lecimy. MM to 2000. 700 zapisujemy jako D, C, C. Teraz tu będziemy mieć LK, X, X. Mamy 70 i teraz 4, 1, 5. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.